Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. Już w wieczór poprzedzający Dzień Świętego Jana na suwalskich bulwarach zapłonie inspirowane słowiańską tradycją sobótkowe ognisko. Wieczór poprzedzający najkrótszą w roku noc będzie pełen atrakcji. Świętojańskie spotkanie rozpocznie się już o 20:00. Uczestników krótko powita zespół śpiewu tradycyjnego Ancyjas, po czym nastąpi rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Człowiek i Rzeka. Po wręczeniu nagród i prezentacji prac tradycyjne pieśni miłosne w wykonaniu tej samej formacji oraz zespołu śpiewaczego Nachodna będą umilać uczestnikom sobótkowego wieczoru wicie świętojańskich wianków. O 21:30 w świetle pochodni uczestnicy pikniku przejdą nad rzekę i tam puszczą na wodę kwietne dzieła. Po tym obrzędzie będą mogli obejrzeć parateatralny performance. Impreza zakończy się o 22:00. Chyba, że ktoś na własną rękę ruszy w wędrówkę w poszukiwaniu legendarnego kwiatu paproci.